Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam wyrzut pary, czyli taki guzik tutaj odpowiedni po prawej stronie w żelazku Bosch, który umożliwia nam i może być tak naprawdę używany do usuwania uporczywych zagnieceń lub do rozprasowania jakichś grubych fałd lub jakichś plis. Pierwsze, trzeba ustawić oczywiście regulator temperatury, tę 12, czyli to kółko, w instrukcji jest to oznaczone cyferką, liczbą 12, w pozycji max. Czyli w takim wypadku tutaj dajemy ten maksimum, tą pozycję. Kręcimy, 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 aż do uzyskania max. O, w ten moment. Ta lampka niebieska nam tutaj wtedy gaśnie, która świeci tutaj na tych anti-shine'ach i itempach. O, mamy maksimum, żelazko musi oczywiście do tej temperatury dobić. Czyli czekamy, aż temp OK zacznie nam świecić na stałe. I w tym momencie możemy zacząć korzystać z tego wyrzutu tutaj pary, jakie mamy. Czyli pierwsze ustawiamy sobie na ten max. Drugie, kilkakrotnie nacisnąć przycisk wyrzut pary, czyli właśnie ten, w co najmniej 5-sekundowych odstępach czasu między naciśnięciami. Czyli w co najmniej 5-sekundowych odstępach, czyli raz, 5 sekund, dwa, na przykład to można oczywiście krócej troszeczkę, 3, 4 i tak para, że tak powiem, jest wyrzucana. Teraz pokażę Wam, jak to działa, tylko o, temperatura została osiągnięta, tak więc zobaczcie, jak to teraz zadziała. Ok, i teraz naciśniemy sobie kilkukrotnie ten przycisk wyrzutu pary, zobaczcie. Tu odsuwamy sobie, żebyście dobrze widzieli. I naciskamy. Co najmniej 5-sekundowy, chodzi o to, żeby para została wytworzona, bo jeżeli non stop byśmy tak naciskali, to nie zdążyłaby się wytworzyć. I znowu. Tak więc jak widzicie, ten wyrzut pary jest naprawdę dość mocny. Jeszcze raz Wam pokażę. Tak więc funkcjonalność ta jest dosyć praktyczna. Jeżeli ktoś po prostu potrzebuje z tego skorzystać do na przykład właśnie jakiś usunięć jakichś uporczywych zagnieceń, które po prostu no, nie chcą schodzić przy normalnym prasowaniu czy też parowym. Tak więc warto z tego raz na jakiś czas sobie skorzystać. Ok, myślę, że to tyle. Sprawa jest jasna. Oczywiście należy pamiętać, że przy używaniu tego wyrzutu pary ilość wody szybciej oczywiście się zużywa. Ale myślę, że to chyba nie ulega żadnych wątpliwościom czy też zastanowieniu. Dobra, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam do subskrypcji. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie pod filmem, w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące żelazka Bosch DA70, ponieważ mam też żelazko na testach, więc po prostu pytajcie. Trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia.